Siemanko, ja jestem Lucek. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 3. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, zostawcie łapę w górę, żebym wiedział, aby robić ich więcej. Zaczniemy od losowania samochodu, którym dzisiaj się będziemy zajmować. O, zatrzymałem się na BMW M4 GTS, ale my musimy poszukać czegoś nowego na drift, więc robimy losowanko standardowo. Zamykam oczy i szukamy samochodu, który... Znaczy, losujemy samochód, który będę robił na drift. Uwaga, 3, 4... Lecimy, 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 nie patrzę na ekran, nie patrzę na ekran... Stop! O Boże, żeby to był jakiś fajny nie jest źle, kurde, to zdecydowanie lepsze losowanie niż ostatnio, kurde. Co my tu mamy? Jest to w dodatku samochód, którego jeszcze nie mam w garażu, więc tym bardziej ciekawie się robi. I jest to Chevrolet, silnik z przodu, napęd na tył, bardzo dobrze, cieszę się niezmiernie. Zobaczmy sobie... W takim razie jakieś fajne malowanie Supreme. Jakieś fajne malowanie na nim, żeby było tak driftowo może trochę. Jezu ty, co z niego można zrobić? Już tutaj na tych malowaniach można zobaczyć, jakie wizualne zmiany można w nim przeprowadzić. Spoko, jakoś mi totalnie umknął ten model. W ogóle nie zajmowałem się tymi starymi Chevroletami w Fordzie Horizon 3, dlatego tym lepiej, że akurat ten się dzisiaj wylosował. Zobaczmy sobie na szybko jakieś tam ulepszenia do niego. 70 tysięcy kredytów to jest prawie za darmo i spróbujemy zrobić go oczywiście na drift. Myślę, że bez większego problemu da się go ogarnąć, chociaż zastanawia mnie ten prześwit z tyłu. Tam ten samochód wygląda, jakby był bardzo niski tam gdzieś w okolicach bagażu. No, może tak mi się tylko wydawało, nie wiem, zaraz zobaczymy. No dobra, jest Chevrolet, zobaczymy co ma pod maską. Takie coś, nawet spoko. Tutaj mamy Sparko. Ej, to jest ten, malowanie driftowe. Nice. Dobrze, że tu mamy niepopsutą kierownicę. Mamy normalnie kierownicę, tak jak powinno być. O, koło zapasowe. O. Mamy jakiś body kit do niego? Serio? Okej, znaczy body kit to może nie być, ale... Jakieś takie ulepszenie wyglądu prawdopodobnie. Jaki fajny wlot powietrza, ty. Podoba mi się. Nie, to... O, nie wiem. Tak to wygląda jakby... Czy on na pewno ma dostatnią ilość powietrza? Cholera wie. Cholera wie, jak to działa. Skomplikowane. Dobrze, zobaczmy w takim razie ulepszenia. Ulepszenia własne i zobaczmy... Bo tak, tutaj można jakiś body kit, nie? Zobaczmy co tutaj. Ohoho! Siemanko! Zobaczcie na tego gnoja. Więc tak jest ten, a tak jest ten, nie? Ja myślę, że możemy sobie to zainstalować. 89 tysięcy. Tutaj już zainstalują się części jakieś tam ulepszające osiągi. Na pewno będzie trzeba zainstalować jakieś gorsze opony, co by ten samochód troszeczkę boczkiem polatał nam, no nie? Wow, okazuje się, że ten samochód na tym tuningu już jest wymaksowany. Wszystko ma poinstalowane najlepsze, co może być, więc sprawdźmy. Opony takie sobie są tutaj. Szerokość taka, nie? Jeśli chodzi o mieszankę, to... Zobaczymy, czy wyścigowe, czy sportowe wezmę, ale wygląda to ok. Tylko felgi mi się nie podobają. Ja bym tu dał jakieś inne felgi. Jakieś takie driftowe, kurde. Cal jest w porządku, mogły być trochę większe, może weźmiemy sobie większe te felgi jakieś. Takie, nie takie duże, jak czasami widzimy gdzieś tam na Instagramach. Jakieś tam chargery z felgami 20-calowymi i ta oponka cieniutka jak spaghetti. Nie może tak być, no to jest muscle car, to musi być gruba opona, kurde. Dajmy sobie może... Kurde, no nie wiem na co się zdecydować. O, tutaj coś widziałem. To jest dobra opona. Zwiększmy trochę cal, nie tak żeby, o pff, takie wielkie, nie? Tylko takie jakieś sobie, takie cyk. Takie żeby to, tak żeby to grało trochę, no nie? Żeby to pasowało do, wiecie, muskulatury tego pojazdu. Kurde, oczywiście, że tak. Tutaj mamy, no właśnie nie wiem, zaraz zostawimy sobie, to spoko wygląda, no. Tutaj mamy jeszcze coś z tyłu, taki docisk, czy chcemy ten docisk, czy nie, jak myślicie, nie, co ty, nie chcemy.
No i tu możemy jeszcze sobie porobić coś takiego, takie dwa garby możemy mieć zamiast tego, a niech będzie sobie taki wylecik. Dobrze, to tak, weźmy sobie jeszcze, zobaczmy, czy da się tu zrobić konwersję. Okej, okay, można tu wsadzić V10, V12, można zostać też przy V8, co zrobimy oczywiście. Napęd na tył zostaje, w ogóle ten samochód jest porobiony już po tym tuningu takim, który sobie tam wybrałem na samym początku. Nic w zasadzie więcej nie robiłem przy tym aucie. Już wymaksowany totalnie, nie? Oczywiście można wsadzić jeszcze tą V10 albo V12, no ale jak to wtedy będzie brzmieć? No jak to będzie brzmieć? Nie będzie brzmieć, dlatego nie będziemy czegoś takiego robić. To jest profanacja dla tego wozu, kurde. Okej. Okay. Powiem wam tak, bez żadnego tuningu ten samochód już jest chyba driftowozem. Brzmi oczywiście fantastycznie. Okej. Okay. Musimy go zrobić na drift, chociaż powiem wam, spróbujmy może na tym ustawieniu, które jest teraz, podriftować. Ja wiem, że to jeszcze nie ma nad nim takiego, nie mam nad nim takiego panowania podczas tego driftu. Ale już jest całkiem nieźle mimo wszystko. Myślę, że łatwo będzie go przesterować i zdecydowanie za krótko utrzymuje się w tym ślizgu. Więc szybko sobie zaraz ustawię, zrobię to ustawienie driftowe. Ach, ale mi się to podoba, ja wierzę. Ten samochód jest idealny, ja czuję, że tutaj będą padać rekordy dzisiaj, jak nic. Jak nic będą padać rekordy. Ale jak wygląda, zobacz. Zobacz, co tu się dzieje. Weźmy sobie dronka. Drona, pyk, i zobacz, co tu się odpierdziela. Niziutki. Nie no, to jest wymarzony samochód driftowy, kurde. Cyk. Dobrze, ja sobie szybko odpalę ten tuning. Ty, czekaj. Zanim w ogóle zrobimy ten tuning, czy ten samochód może polecieć 400 km na godzinę? Symulacja pokazuje, że 368, ale coś mi się wierzyć nie chce. No i jedziemy z gościem. 300? 300 to tak leciutko, nie? Ale może nie jedźmy pod prąd, bo nim naprawdę ciężko się wprowadzić, ciężko się mi steruje, o, może tak. Nie no, zobaczcie, 360 i kończą nam się biegi, jakbyśmy je wydłużyli, no to, no i tak bez sensu, nie? No ale 360, tam może 7 by poleciał, to jest taki jego V-Max rzeczywisty. No myślałem, że 4 paki sięgnie, może na większym silniku, na jakieś tam V12 dałby radę, ale lepszej skrzyni zainstalować sobie nie możemy niż ta 6-biegowa, znaczy dłuższe jakieś może. Wygląda na to, że to jest jego maksimum z tym silnikiem. Dobra, jak się okazało, jeszcze mogłem troszeczkę opuścić tył, wobec czego teraz dopiero jest to obniżony samochód i obniżył się znacznie po tych ustawieniach tutaj, które miałem dostępne w tuningu, także spoko. I spróbujemy nim sobie podriftować. Jest to tuning driftowy w tym momencie. Boję się, naprawdę jest to mocny samochód. Bardzo dużo mocy tu jest pod maską. Nie wiem, czy dam radę go opanować. Spróbujmy. Myślę, że się uda. Przede wszystkim jest to moja ulubiona konfiguracja do driftu. Poprzednio miałem Lamborghini Centenario i jak widzieliście, dało radę nim troszeczkę driftować. Z tym, że no... Centenario lubi sobie łapać przyczepność. Jest to samochód wyścigowy, asfaltowy i tutaj on, no, to jest Lamborghini, no. Chodzi głównie o przyczepność. Standardowo ten samochód ma napęd na 4 koła. Ja zrobiłem napęd na tył w nim, no ale i tak mimo wszystko rozłożenie wagi robiło swoje i łapał tą przyczepność nawet na napędzie tylnym, a jak się nawet okazało, było troszeczkę szybsze z tym napędem tylnym w Fordzie Horizon. No dobrze, jesteśmy na pierwszej strefie driftowej. Tysiące punktów na pierwszym podejściu, ale my sobie pojedziemy jeszcze w inne miejsce. Zawsze tutaj na tej strefie driftowej jestem i czuję, że to jest takie już oklepane, więc pojedziemy sobie w inne miejsca i tam sobie porobimy też coś fajnego.
Natomiast podoba mi się fakt, że ten samochód to jest taki wariat, no, ale z drugiej strony też bardzo łatwo wprowadzić go w drift już bez tuningu driftowego. Już wcześniej dawał radę, a teraz to jest tylko po prostu szaleństwo totalne z tego co widzę. Tutaj mamy to miasteczko, spróbujmy porobić jakieś drifty. Kawałek dalej, bo tu już nie zdążyłem wyhamować w ten zakręt. A spróbujmy tutaj, tutaj mamy taki ostry. Takie ostre zakręty to naprawdę trudno. Nie wiadomo jak dodać gazu, no. Jeszcze radar mnie cyknął za przekroczenie prędkości podczas driftu. No i super. Ej, fajne auto tu jechało, co to za fura? To jest BMW? BMW? Czy ja nim już... Co to za auto jest? Patrz na pojedynek, bo nie wiem co to za auto. M3, ale jakie? E92? I takie fajne malowanie? Cholera, nie wiem co to za fura, ty. Chyba E92, tylko że bardzo spodobało mi się malowanie i tak nie widziałem do końca tych światełek. No i wracamy na strefę driftową! Zobaczymy! Ja myślę, że to kwestia... Co ty, patrz jaki cheater! Jak sobie skrócił dziad jeden. Da się fajnie tu driftować. To chyba nie była dla nikogo niespodzianka, jak ja tylko zobaczyłem ten samochód już w salonie przed kupnem, to ja wiedziałem, że to będzie dobry driftowóz. Rzeczywiście jest. Muszę się tylko przestawić po tym Centenario, bo Centenario naprawdę było trudne i starałem się troszeczkę inaczej wchodzić w te zakręty niż tym ziomeczkiem tutaj. A ten to leci jak... shit! Nie wiem jak co. Po prostu leci, no. Mam wrażenie, że tylko dodaję gazu i nic nie muszę robić, nawet skręcać, a on sam driftuje. Tak. A nie wyobrażam sobie tym samochodem w ogóle uczestniczyć w jakimkolwiek wyścigu. No może po jakimś tam mocnym tuningu i obniżeniu mocy, wtedy może jakoś by dawał radę. Rada się utrzymać na drodze, ale w tym momencie... shit! Lucek to już z niejednego pieca chleb jadł i tutaj powinien dać z siebie wszystko. Na razie idzie jak idzie, ale spokojnie, ja się dopiero rozkręcam. No proszę bardzo, Maserati, jakie natarczywe. 55 tysięcy. Nawet nie wiem jaki tu mam rekord, ale chyba na pewno lepszy niż to. 60 tysięcy jest na 3 gwiazdki, ja mam 75 tysięcy. Jak na pierwszy raz poszło całkiem dobrze. Ten początek był totalnie skopany, ten ostatni zakręt. I tutaj trzeba naprawdę powoli ten drift lecieć, więc tutaj tylko trójeczka i dwójeczka z tego co widzę. Zresztą nie ma co... Jakikolwiek bieg byśmy w tym samochodzie nie wrzucili, to on i tak będzie palił kopcio. Jezu, ja tu naprawdę bardzo mało gazu dodaję. Naprawdę nie wiem, czy nie powinienem zjechać z tej mocy odrobinkę. Bo jest potwornie, jest dosłownie potwornie, jakbym miał bombę pod maską. I dwójeczka, spróbujemy tutaj. Precyzyjnie, była precyzja. 65 tysięcy, 10 tysięcy zabrakło mi do pokonania rekordu mojego najlepszego wyniku na tym drifcie. Ja wiem, że pewnie wielu z was ma nawet lepsze tutaj wyniki. Ale chodzi tutaj o pokonywanie swoich barier, prawda? Jedźmy dalej. Samochód jest dobry, podoba mi się. Podoba mi się, tylko mówię, do precyzyjnych driftów jest nim ciężko. Zdecydowanie za dużo mocy tutaj. Okej, tutaj mamy jakiś poważny korek samochodowy. Ty, co to za driftowóz tu jedzie? O, to jest ten fajny. Tutaj też były dodane do Fordzy takie samochody typowo driftowe, nie? I to jest właśnie jeden z nich. To znaczy, ja go lubię robić na drift. I lubię nim driftować, bo pasuje mi jakoś do tego klimatu. Na piątce? Piątka nie robi na tym samochodzie żadnego wrażenia przy prędkości 100 km na godzinę. Gdzie ten samochód może jechać 160, a to jest przedostatni bieg. I tak możemy kopcić na tym biegu, także pozdro. Ale zbijemy sobie na czwórkę, dlatego że będzie więcej dymu chyba na tej czwórce. Wow! Ale patrz na to! Jakie on kąty wali! Nieźle, naprawdę bardzo spoko. To jest ten mój standardowy tuning, który daję do każdego samochodu driftowego.
Dzięki temu mogę przetestować, którym z nich najlepiej mi się driftuje. Oczywiście pewnie mógłbym do każdego z tych samochodów dostosować sobie inny tuning, żeby bardziej pasował. Kąty, jakie robię tym samochodem podczas driftu, są absolutnie niesamowite. I myślę, że jeszcze jak będzie więcej prędkości, taki duży kąt, patrz. Taki duży kąt, jak porobimy i nie przesterowałem go, tylko wyleciałem z drogi, to będziemy robić tutaj naprawdę poważne punkty na strefach driftowych i myślę, że polecą nawet dzisiaj jakieś rekordy. Zobaczymy. Jedziemy do celu. Ta strefa driftowa jest naprawdę dla mnie bardzo trudna. Co prawda mamy tam tylko dwa zakręty. Chyba. Zaraz zobaczymy. Dwa takie duże zakręty, takie ostre. Pierwszy jest ostrzejszy, drugi jest troszeczkę gładszy. Także spróbujmy go trójką może oblecieć. Nie, trójka zdecydowanie za wysoki bieg. Ajajajaj. Uuuu! To dałem za dużo gazu i obróciło. Dobrze, to spróbujmy inaczej. Ten zakręt jest troszeczkę gładszy, ale tylko troszeczkę. Ponieważ w sumie ten... Ponieważ będę miał troszeczkę więcej prędkości, chciałem powiedzieć. Ale prawda jest taka, że ten samochód wcale nie potrzebuje rozpędu do niczego. Bo on rozpędza się do 100 km na godzinę, chwileczkę dosłownie. To mi się podobało. Zobaczmy sobie tutaj punktację. Tak z ciekawości. 50 tysięcy, czyli zrobię 50... Ja myślę, że to zrobimy. 57 tysięcy to jest mój rekord w ogóle życiowy. Chociaż ja na tej strefie rzadko kiedy bywałem i ten rekord podejrzewam, że wrzuciłem sobie kiedyś, jak zaczynałem w ogóle się bawić w driftowanie jakimkolwiek samochodem. Nawet nie umiałem zbytnio tuningować ich pod drift. Tak teraz myślę, że... Ojojojoj. Tutaj właśnie jest troszeczkę problem, bo to są takie przedmieścia. Ale samochodów jest tu dużo! Nawet Ford Transit Take Taxi się pojawił. Cholera! Ej, za dużo jest tych samochodów. Chyba wiem, dlaczego ta strefa mnie denerwowała. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że jest tu tyle tych cholernych przeszkadzajek, no. Nie jestem totalnie zadowolony z driftowania na tej strefie, bo ona jest nudna, no. Nic na niej nie ma ciekawego. Ja lubię takie pozawijane jakieś zakręty i tak dalej, i tak dalej. A tutaj trzeba tak, samochód ustawić w ten sposób. Potem tak, trochę się rozpędzić, jeszcze trochę rozpędzić, walić tutaj na dużej prędkości, w miarę rozwalić się samochód i w ten sposób zdobyć te nawet 60 tysięcy, no. Ja wiem, że tak można zrobić, ale to jest takie, to nie jest driftowanie, to jest nabijanie takie ślepe punktów, a ja chcę zrobić taki ładny ślizg, taki wiecie, że to naprawdę da radę, że to będzie ładnie wyglądać i przy okazji zdobędziemy potrzebne, życiodajne punkty. Ech. No dobrze, ale teraz jedźmy sobie dalej. Patrz no to, jak to zrobił, właśnie takie coś mi się podoba, nie? Nie takie nabijanie tych punktów. Cyk, tutaj w mieście chyba już zbytnio nie ma tych stref. O ty, co? Jak on to utrzymał, ziomeczek? No ładnie, ej, podoba mi się ten samochód. Ja pierdziu, odpalamy live'a i lubimy sesję driftową w Fordzie. I biorę sobie tego Chevroleta, robimy akcję. Oh yeah. Patrz, co się dzieje, ej, naprawdę jest świetny, róbcie go sobie na drift. Już teraz. Ja tu zostaję w tej grze, nie? Cały dzień dzisiaj. Będę sobie latał po prostu tym samochodem. Wow. Daję radę, naprawdę. Myślałem, że te opony będą za mocne, zbyt przyczepne, ale jest dobrze. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 3. Wpadnijcie na mojego Instagrama, hashtag mów po ludzku, małpa mów po ludzku. Zobaczcie, co tam się dzieje, a dzieją się ciekawe rzeczy. Trzymajcie się, na razie, pa pa.